Tak? Przytulę. Jechałaś i chciałaś. Po prostu mówiłam, jak ją niosłaś. Nie, niosłaś ją jak wygrałam. Słuchaj, dla mnie wjechałaś na niebo. Dla mnie tak samo, nie tylko dla ciebie, nie tylko dla mnie, bo dla mnie. Bardzo to jedyna. Dziękuję wszystkim. Hej, wszyscy, kurde. Wszyscy trzymajmy kciuki za to, żebyś tak trzymała się. Proszę odmienić swojego postanowienia. Hola! Hola! Co chciałam? Jak samopoczucie się po walce? Dobrze, nie pamiętam jej, ale dobrze. Bardzo króciutka ta walka. Nie wiem, kurwa, nie wiem. Wiem, że to była jedna runda, ale to tyle. Nie pamiętam. Publiczność się sparaliżowała cię? Co? Publiczność się nie sparaliżowała? Nie, przed publicznością miałam bardziej wywalone, szczerze powiedziawszy. A tylko skupienie na walce. Oj, to jakie! Poszłaś w nią i ją obaliłaś. Zrobiłaś dobrze. Po 3 tygodniach zrobiłaś zajebiście. Tu. A nie, ja muszę iść tu. Ty musisz tutaj być. Masz buty sobie, Jucia. Jucia! Amadeusz, jak oceniasz walkę? Nie no, super, 100% game planu. Ileż można było zrobić więcej w niecały miesiąc. Szkoda tylko, że przeciwniczka była taka wymagająca, bo Queenie to jest 18-latka, która trenowała tam ile? Miesiąc. Naprawdę się przyłożyła, jak mało kto, dlatego widać było, że od razu sprowadziła. Taki był plan, mieliśmy tylko jeden plan. Super i poszło, ale no jak przeciwniczka, tak, tutaj ileś miesięcy MMA, tutaj ileś pół roku boks, no miała dostać kogoś na swoim poziomie. No ale dobra, jedziemy dalej, nie poddaję się, Queenie będzie przychodziła dalej na treningi, ja ją trzymam za słowo i jestem przekonany, że jakby miała więcej doświadczenia, to by wygrała, no bo widać było dominacja pełna, tylko że brak kontroli przez brak umiejętności. Amadeusz, życzymy sukcesów w kolejnych walkach. Dziękuję.